Sharing economy, zwana również ekonomią dostępu, access economy, jest to dość, że tak powiem, masywny trend, to znaczy powstrzymanie go jest w chwili obecnej już nawet przez prawodawcę bardzo trudne. Wpływa na wszystkie aspekty, całe access economy wpływa na wszystkie aspekty już życia młodych ludzi, można powiedzieć, bo czy chcemy się poruszać po mieście, czy chcemy jeździć rowerem, teraz coraz częściej jeździć nawet samochodem po mieście poprzez właśnie wypożyczanie samochodów, czy zdobycie mikrokredytu, po przenocowanie w innym mieście jako turysta. Z tych wszystkich usług można skorzystać właśnie korzystając z sharing economy. Jest to trend na tyle masywny, że młodzi ludzie w zasadzie to jest ich styl życia. Nie chodzi tylko